Dobry wieczór, witam serdecznie. Drodzy Państwo, jest godzina 18. w związku z tym rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie, które jest dedykowane dla kredytobiorców posiadających zobowiązanie w bankach należących do grupy Santander. Proszę Państwa, to spotkanie jest dedykowane dla Was, dlatego ważne jest, żebyście Państwo nas słyszeli oraz widzieli. Proszę zatem o krótką informację na czacie, czy nas widać oraz czy słychać. Bardzo dziękuję za wiadomość zwrotną. Wiemy już, proszę Państwa, że wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o kwestie techniczne. W takim razie myślę, że możemy rozpocząć. Drodzy Państwo, ja nazywam się Aleksandra Niegel-Piasecka, jestem adwokatem. Od 2019 roku jestem związana z kancelarią Bohenek-Ciesielskiej Wspólnicy, natomiast od 2021 roku została mi powierzona również funkcja kierownika zespołu procesowego. Dzisiejsze spotkanie mam przyjemność poprowadzić dla Państwa z adwokatem Kornelem Rybińskim. Dzień dobry Szanowni Państwo, również Państwa bardzo serdecznie witam. Ja się nazywam Rybiński Kornel, jestem adwokatem z Kancelarią bochenek Cisielskiej i wspólnicy jestem związany od grudnia 2019 roku, natomiast od maja 2022 roku mam przyjemność być kierownikiem zespołu procesowego, który obsługuje sprawy przeciwko Santander Bank Polska oraz Santander Consumer Bank. Szanowni Państwo, nasze spotkanie będzie się dzisiaj składało tak naprawdę z dwóch części. W trakcie części pierwszej omówimy dla Państwa zagadnienia, które dotyczą między innymi tego, jakie wyroki zapadają w sprawach kierowanych przeciwko Santander Bank Polska oraz przeciwko Santander Consumer Bank. Omówimy sposoby rozliczenia się z bankami po uzyskaniu prawomocnego wyroku stwierdzającego, że umowa kredytu jest nieważna. Wskażemy również, jakie roszczenia w pozwach kierują banki przeciwko kredytobiorcom oraz omówimy najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W części drugiej spotkania odpowiemy na pytania, które Państwo zadacie na czacie. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności omówimy sobie najświeższe wyroki, jakie zapadają. W sprawach prowadzonych przeciwko Santander Bank Polska oraz Santander Consumer Bank postanowiliśmy, że skupimy się na wyrokach prawomocnych z ostatniego kwartału zeszłego roku. I tak tutaj, w przypadku Santander Bank Polska, widzimy, że zapadło 101 wyroków, w tym 47 wyroków to nieważność teoria dwa kondykcje, 28 wyroków to nieważność. To również teoria dwóch kondykcji z uwzględnionym przez sąd zarzutem potrącenia co do kwoty kapitału kredytu. 24 wyroki, natomiast to również teoria dwóch kondykcji z uwzględnionym przez sąd zarzutem zatrzymania co do kwoty kapitału kredytu. Natomiast mały odsetek, bo tylko dwa wyroki to nieważność i tak zwana teoria salda. Natomiast jeżeli chodzi o Santander Consumer Bank w ostatnim kwartale zeszłego roku zapadło łącznie 30 wyroków, w tym 14 wyroków to nieważność teoria dwóch kondykcji i uwzględniony przez sąd zarzut potrącenia. 10 wyroków to nieważność teoria dwóch kondykcji bez uwzględnionego czy to zarzutu zatrzymania czy to zarzutu potrącenia. Trzy wyroki natomiast to nieważność teoria dwóch kondycji i uwzględniony przez sąd zarzut zatrzymania co do kwoty kapitału kredytu. Dwa wyroki to nieważność i tak zwana teoria salda, natomiast jeden wyrok to niestety oddalenie powództwa. Tutaj widzimy pewną różnicę niż w przypadku Santander Bank Polska. Pierwsza różnica jest taka, że tych wyroków zapadło zdecydowanie mniej. Natomiast druga, że prawie połowa z tych wyroków to wyroki z nieważnością i teorią dwóch kondycji, ale z uwzględnionym przez sąd zarzutem potrącenia co do kwoty kapitału kredytu. Wynika to z faktu, że spory odsetek spraw prowadzonych przeciwko Santander Consumer Bank. To sprawy prowadzone w apelacji wrocławskiej, która mimo podnoszonych przez nas przez nas twierdzeń dosyć chętnie uwzględnia podniesiony przez bank zarzut potrącenia co do kwoty kapitału kredytu. Drodzy Państwo, ja zaś omówię sposoby rozliczenia się z bankiem po uzyskaniu prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność umowy. W mojej ocenie, proszę Państwa, powinniśmy wyjść od tego, kiedy to wyrok staje się prawomocny. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, wyrok jest wyrokiem prawomocnym w momencie, gdy nie przysługuje od niego zwyczajny środek zaskarżenia. Warto rozróżnić w mojej ocenie dwie sytuacje, bowiem już wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji może się uprawomocnić w momencie, gdy strona, której przysługiwałoby wniesienie środka zaskarżenia, z tego prawa nie skorzysta, nie podważy orzeczenia wydanego przez sąd. Wyrokiem prawomocnym może być też wyrok wydany przez sąd drugiej instancji. Wówczas jest to już orzeczenie, od którego zwyczajny środek zaskarżenia nie przysługuje. Są to więc dwie sytuacje, kiedy możemy uzyskać w sprawie prawomocne orzeczenie. Drodzy Państwo, warto również zwrócić uwagę na to, jakie wyroki prawomocne pojawiają się w Państwa sprawach. Tak jak już tutaj Kornel pokrótce omówił statystyki wyroków, które są wydawane, ja dodatkowo chciałabym wspomnieć, że w przeważającej większości są to wyroki, które uznają umowę kredytu za nieważną. Natomiast pojawiają się takie orzeczenia, aczkolwiek jest ich dużo mniej, które z umowy eliminują zapisy niedozwolone, tak zwane klauzule abuzywne, aczkolwiek w dalszym ciągu ta umowa jest obowiązująca. Stosunek prawny dalej łączy kredytobiorców z bankiem. Drodzy Państwo, warto również zwrócić uwagę na to, iż od wyroku prawomocnego wydanego przez sąd drugiej instancji przysługuje jeszcze jeden środek kontroli, a mianowicie jest to skarga kasacyjna, która jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia. Na pewno wśród państwa są osoby, w których sprawach toczy się postępowanie przed Sądem Najwyższym, aczkolwiek takich postępowań jest dużo mniej. Skargi kasacyjne nie są tak wnoszone w takiej ilości jak chociażby apelacje od wyroków wydanych przez sądy pierwszej instancji. Proszę państwa. Skoro już wiemy tak naprawdę, kiedy mamy do czynienia z wyrokiem prawomocnym. Chciałabym Państwu zobrazować, jakie czynności są podejmowane przez kancelarię w momencie, gdy zbliżamy się do terminu rozprawy apelacyjnej, kiedy to spodziewamy się, że niebawem już w Państwa sprawie sąd wyda wyrok prawomocny oraz jakie czynności są podejmowane bezpośrednio po wydaniu orzeczenia przez sąd drugiej instancji. Tak jak już wspominałam, w sytuacji, gdy wiemy o tym, że wyznaczony jest w Państwa sprawie termin rozprawy apelacyjnej, pełnomocnik prowadzący Państwa sprawę przygotowuje dla Państwa wniosek o wydanie aktualnego zaświadczenia obrazującego historię spłaty kredytu. Taki wniosek jest składany przez państwa bezpośrednio w placówce bankowej, a dokumenty, które wyda bank, posłużą nam następnie, aby zaktualizować państwa roszczenie, aby ponownie ustalić, jaka kwota została przez państwa wpłacona bezpośrednio do banku tytułem spłaty zobowiązania. Kolejną czynnością, która jest już podejmowana bezpośrednio po wydaniu wyroku przez sąd drugiej instancji, jest złożenie przez pełnomocnika w państwa imieniu wniosku o uzasadnienie wyroku. Taki wniosek jest składany w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku przez sąd. Wiąże się on z uiszczeniem opłaty w wysokości 100 zł. No, i następnie oczekujemy na wydanie uzasadnienia przez sąd, w którym sąd wskazuje motywy rozstrzygnięcia, czym się kierował w państwa sprawie, że pojawiło się takie, a nie inne orzeczenie. Dodatkowo, proszę państwa, w zasadzie równolegle ze złożeniem wniosku o uzasadnienie wyroku, pełnomocnik prowadzący sprawę, Wskazuje pełnomocnikowi banku dane do realizacji wyroku oraz stara, stara się ustalić kwestie wzajemnych rozliczeń. Dopytuje, czy bank jest zainteresowany dobrowolnym rozliczeniem się z kredytobiorcami, czyli właśnie bezpośrednio z państwem. W momencie, kiedy państwo uzyskacie już zaświadczenie obrazujące historię spłaty, taki dokument należy przekazać do kancelarii, abyśmy mogli dokonać aktualizacji wyliczenia i ustalić, jak prawidłowo powinno przebiegać rozliczenie się z bankiem. Proszę Państwa, tak naprawdę od tego momentu wszystkie czynności są skoncentrowane na tym, aby jak najszybciej Państwa rozliczyć z bankiem. Dokładamy wszelkich starań, aby to rozliczenie przebiegało jak najszybciej. No, jeżeli chodzi o termin, w którym dojdzie do, do finalnego rozliczenia, ciężko tutaj wskazać konkretnie ile czasu to zajmuje. No Niemniej jednak zależy nam, aby ten czas realizacji, czas rozliczenia się z bankiem był w miarę jak najbardziej korzystny dla państwa. Przechodząc już, drodzy Państwo, stricte do tego, w jaki sposób dokonujemy rozliczeń z bankiem, takimi najbardziej powszechnymi sposobami są zawarcie porozumienia kompensacyjnego bądź też złożenie oświadczenia o potrąceniu. Chciałabym wobec tego wyjaśnić Państwu, na czym polegają te czynności. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o porozumienie kompensacyjne, porozumienie rozliczające, różnie tutaj jest ono określane, jest to dwustronne oświadczenie woli. Dwustronnie bowiem jest zawierane przez dwie strony stosunku prawnego, czyli przez kredytobiorcę oraz przez bank. W takim porozumieniu rozliczającym wskazywana jest kwota świadczeń, które Państwo właśnie zrealizowaliście, spłacając swoje zobowiązanie. Kwota ta jest właśnie ustalana na podstawie pozyskanego wcześniej zaświadczenia o którym Państwu wspominałam. Dodatkowo w tym porozumieniu, oprócz kwoty, która przysługuje Państwu, wskazywana jest również kwota udostępnionego kapitału kredytu. Wówczas obie te kwoty są ze sobą zestawiane i dochodzi właśnie do potrącenia, do rozliczenia środków między stronami. W wyniku takiego rozliczenia może dojść do sytuacji, iż to bank będzie pozostawał w obowiązku zwrotu świadczeń na Państwa rzecz, bowiem dokonaliście Państwo nadpłaty kapitału udostępnionego kredytu. Może też się zdarzyć, że to Państwo będziecie w obowiązku, aby bankowi dopłacić. Pewną część środków. Z uwagi na to, że nie został spłacony jeszcze nominalny kapitał kredytu, który został Państwu udostępniony. Dodatkowo, proszę Państwa, porozumienie może regulować także kwestie wydania dokumentacji przez bank. Te dokumenty dotyczą przede wszystkim zezwolenia na wykreślenie hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Co do zasady, proszę Państwa, często takie dokumenty otrzymujecie już dużo szybciej, aniżeli dochodzi do zawarcia porozumienia rozliczającego. Także ten punkt może się w porozumieniu pojawić, ale też nie musi. W porozumieniu, proszę Państwa, pojawiają się także zapisy, według których bank nie zrzeka się dalszych roszczeń, które rzekomo mu przysługują. Celowo, proszę Państwa, użyłam słowa rzekomo bowiem bank pozostawia sobie poniekąd otwartą drogę do tego, aby państwa w niedalekiej przyszłości pozwać, zaś no dla nas oczywistym jest, iż ta zasadność roszczeń banku jest wątpliwa, o czym w dalszej części powie Kornel. Drodzy Państwo, jeśli bank nie zdecyduje się na zawarcie porozumienia, Istnieje inny sposób na to, żeby z bankiem się rozliczyć. Wówczas przygotowywane jest dla Państwa oświadczenie o potrąceniu. Takie oświadczenie, drodzy Państwo, jest to jednostronne oświadczenie woli. Ono może zostać złożone zarówno przez Państwa, jak i przez bank, co także się zdarza i myślę, że są wśród nas. Osoby wśród państwa, które takie oświadczenia od banku otrzymały. Nie ma to jednak, proszę państwa, większe, proszę państwa, większego znaczenia co do zasady, czy to państwo złożycie oświadczenie o potrąceniu bankowi, czy też bank takie oświadczenie złoży. Niemniej jednak dokładamy wszelkich starań, abyście to państwo jako pierwsi takie oświadczenie bankowi złożyli. Jeżeli chodzi o treść takiego oświadczenia o potrąceniu to podobnie jak w porozumieniu wskazujemy tam kwoty, świadczenia, które są należne zarówno właśnie kredytobiorcom jak i bankowi i dochodzi do umorzenia wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej. I podobnie tutaj zachodzi pewna pewne podobieństwo, jak i w, w porozumieniu rozliczającym. Może dojść do sytuacji, kiedy to Państwo nadpłaciliście kapitał kredytu i wówczas bank pozostaje w obowiązku, aby tą nadpłaconą kwotę zwrócić na Państwa rzecz, bądź też to Państwo będziecie zobowiązani do tego, aby część kapitału, która nie została jeszcze rozliczona, dopłacić na rzecz banku. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy porozumieniem a oświadczeniem o potrąceniu, to właśnie tutaj należy jej się doszukiwać w przypadku tej powstałej nadpłaty kapitału kredytu. W porozumieniu rozliczającym bank dobrowolnie rozlicza się z takiej powstałej nadpłaty i zwraca te środki na Państwa rzecz. Natomiast w przypadku złożenia oświadczenia o potrąceniu, zachodzi konieczność wytoczenia kolejnego postępowania sądowego, w którym domagamy się zwrotu dokonanej nadpłaty. W mojej ocenie, proszę Państwa jest to sytuacja, która na ten moment ma miejsce. Niemniej jednak dobrze wiemy, że wszystko dynamicznie w sprawach frankowych się zmienia, stąd też niewykluczone, że bank zmieni swoje podejście, zmieni swoją taktykę procesową i w w sytuacji, kiedy przekona się, że jednak w sprawach pojawiają się dalsze pozwy, w których państwo domagacie się zwrotu nadpłaconych kwot, być może zacznie się z tych nadpłat rozliczać w sposób polubowny i po skierowaniu wezwania do zapłaty będzie zwracał taką nadwyżkę. Drodzy Państwo, chciałabym jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. W przypadku gdyby nie udało się dojść z bankiem do porozumienia, gdyby wyrok, który na Państwa rzecz zasądza jakiekolwiek środki, nie został zrealizowany, bądź też nie moglibyśmy się z bankiem rozliczyć. Wówczas kancelaria również posiada środki prawne do tego, aby takie świadczenie na Państwa rzecz wyegzekwować. W takiej sytuacji pozyskujemy klauzulę wykonalności. W momencie, gdy dysponujemy już tytułem wykonawczym, możemy wystąpić na drogę postępowania egzekucyjnego i wówczas już komornik sądowy egzekuje roszczenia, które Państwu przysługują. Biorąc pod uwagę sprawy, które są prowadzone przez kancelarię, takich przypadków, jeżeli chodzi o banki należące do grupy Santander, co do zasady nie jest wiele, aczkolwiek no warto zaznaczyć, że mamy do tego narzędzia, aby mimo wszystko doprowadzić do rozliczenia pomiędzy państwem a bankiem. Szanowni Państwo, teraz opowiemy sobie o roszczeniach w pozwach banków Grupy Santander kierowanych przeciwko kredobiorcom. I bardzo bym prosił Państwa, żeby Państwo napisali na naszym czacie, kto z Państwa już taki pozew skierowany przez bank w stosunku do siebie otrzymał. Jesteśmy ciekawi skali tego zjawiska wśród, wśród Państwa. Czego dotyczą roszczenia banku? Roszczenia banku dotyczą zwrotu kwoty stanowiącej równowartości udzielonego kapitału kredytu i te roszczenie najczęściej pojawia się w sytuacji, kiedy powództwo z państwa powództwo jeszcze trwa. Drugim takim roszczeniem banku jest roszczenie o waloryzację kapitału i ono sprowadza się do tego, że bank Domaga się zasądzenia od państwa na jego rzecz kwoty kapitału powiększonej o na przykład wskaźnik waloryzacji. Natomiast roszczenie banku dotyczące wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, jest to roszczenie banku sprowadzające się do tego, że bank domaga się zasądzenia od państwa na rzecz banku takiej kwoty odsetek, jaką Państwo by musieli ponieść, i gdyby Państwa kredyt był kredytem typowo złotowym, czyli kredytem udzielonym w złotówkach z oprocentowaniem WIBOR, natomiast pozostałe warunki umowy kredytu pozostały bez zmian, czyli takie jak y, kwota kredytu, y, czy też y, okres y, kredytowania. I te roszczenia banku dotyczące y, waloryzacji kapitału kredytu y, i wynagrodzenia za bezmowne korzystanie z kapitału, są formułowane przez bank w sposób ewentualny. Czyli bank formułuje takie roszczenie, że jeżeli na przykład właśnie to roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału nie zostanie uwzględnione przez sąd, to bank domaga się tego, żeby w zamian tego została zostało zasądzona, zasądzona ta waloryzacja kwoty kapitału. Dlaczego banki decydują się na wystąpienie z przeciwko kredytobiorcy? Pierwszą przyczyną jest orzecznictwo sądowe, które mówi o konieczności zastosowania teorii dwóch kondycji przy stwierdzeniu nieważności umowy kredytu. Drugą przyczyną jest obawa przed przedawnieniem roszczeń banku. Trzecią poszukiwanie prawnego sposobu zabezpieczenia roszczeń przez bank. Natomiast czwartą jest tak zwany aspekt psychologiczny. Orzecznictwo sądów powszechnych jest w miarę ugruntowane i ono stanowczo mówi, że. Przy uwzględnieniu nieważności umowy kredytu powinna mieć zastosowanie tzw. teoria dwóch kondykcji, która została potwierdzona m.in. w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie o sygnaturze 3 CZP 6 na 21. I uchwała ta ma moc zasady prawnej. I sąd w tej uchwale wskazał m.in., że jeżeli bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu nie może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu tej umowy. Czyli bank powinien Państwu zwrócić wszystkie zapłacone raty, natomiast Państwo powinni zwrócić bankowi kwotę kapitału kredytu. Banki tutaj pozywają państwa o kapitał kredytu, między innymi też dlatego, że obawiają się przedawnienia ich roszczeń właśnie o ten kapitał, bowiem są podmiotami, które prowadzą działalność gospodarczą, w związku z czym ich roszczenia przedawniają się z upływem trzech lat i termin ten przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Dlatego też, zarówno w roku 2022, jak i w zeszłym, w ostatnim, w ostatnim kwartale, zostali państwo, zostali państwo przez banki pozywani no, masowo. Tych pozwów, tych pozwów, te pozwy ciągle wpływają do nas. Także, także to jest skutek właśnie tych, tych, tych przepisów, które dotyczą przedawnienia roszczeń banku. Banki poszukują, mimo, mimo tego, jakie jest orzecznictwo, czy to Sądu Najwyższego czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, poszukują sposobu na zabezpieczenie swoich roszczeń o zwrot nie tylko kwoty kapitału kredytu, ale również o zwrot kwoty ponad kapitał kredytu. Banki dążą do tego, żeby tutaj zaistniał jakiś precedens, czy to jeżeli chodzi o waloryzację sądową, czy to o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Natomiast z naszego doświadczenia i dotychczasowej praktyki wynika jednoznacznie, że sądy powszechne nie przychylają się do tych roszczeń i jak na ten moment są one oddalane. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt psychologiczny, to dotyczy on zarówno kredytobiorców, którzy już zdecydowali się na to, żeby wystąpić na drogę sądową przeciwko bankowi, jak i tych kredytobiorców, którzy jeszcze się na to nie zdecydowali. bowiem jeżeli w mediach pojawią się informacje, że banki pozywają masowo klientów swoich klientów o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału, czy to waloryzację kwoty kapitału kredytu, może to wywołać efekt odstraszający. Natomiast jeżeli już kredytobiorca zdecydował się na wystąpienie przeciwko bankowi, to może zacząć się zastanawiać, czy, czy tutaj nie powinien pójść na przykład na jakąś ugodę z, ugodę z bankiem. Także tutaj banki też dążą do tego, żeby wywołać taki efekt, efekt odstraszający. Jakie argumenty mamy na to, żeby bronić naszego stanowiska? E, zarówno w zakresie kwoty kapitału kredytu, e, jak i tych żądań banku przewyższających kwotę kapitału kredytu. E, pierwszym argumentem jest nadużycie prawa ze strony banku. Mianowicie należy zauważyć, że co innego bank podnosi w sprawie z e, państwa powództwa, e, podnosi, że umowa jest ważna i tak dalej. Natomiast w sprawie, z, e, którą sam inicjuje w sądzie, e, w Pozwie, podaje, e, często, podaje często inne argumenty. Które no, stoją w sprzeczności z tym, co podaje co w sprawie z, z Państwa powództwa. Przedawnienie roszczeń. Tutaj w każdej sprawie, w której jest to możliwe i jest to zasadne, podnosimy zarzut, że przedawnienie roszczeń banku. O kapitał kredytu są przedawnione, natomiast tutaj zawsze zarzut ten podlega ocenie przez sąd, czy jest zasadny. Potrącenie roszczeń kredytobiorcy z roszczeniami banku. Tutaj właśnie, drodzy Państwo, często prosimy was o wykonanie jakichś czynności, czy to złożenie bankowi wezwania do zapłaty, czy złożenie bankowi oświadczenia o potrąceniu. I to właśnie ma na celu doprowadzenie do sytuacji, że roszczenie banku o ten kapitał kredytu jest umorzone i jest ono niezasadne, w związku z czym sąd nie będzie miał postaw do tego, ażeby zostało zasądzone. Natomiast jeżeli chodzi o zarzut zatrzymania, jest to zarzut podnoszony przez nas w sytuacji, kiedy, kiedy oświadczenie o potrąceniu nie w pełni umorzy roszczenie banku o kapitał kredytu. I jest ono podnoszone w, no właśnie w tych sytuacjach, kiedy, 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 kiedy to potrącenie nie w pełni zabezpiecza Państwa interesy. Zarzut zapłaty bądź kompensaty umownej odnośnie kwoty kapitału kredytu. I ten zarzut dotyczy zwłaszcza spraw, w których po prawomocnym wyroku kredytobiorca rozliczył się z bankiem z kapitału kredytu dlatego ważne jest, żeby po prawomocnych wyrokach, w których sąd stwierdził nieważność umowy kredytu, doszło do tego rozliczenia z bankiem z kapitału kredytu, a żeby bank nie miał podstaw do tego, a żeby o tą kwotę pozywać. A jeżeli o tą kwotę pozwie, no to żeby mieć żebyśmy mieli żebyśmy mogli podnieść w państwa imieniu odpowiednie argumenty, czy to argument zapłaty, czy to kompensaty umownej, które również skutkowałyby tym, że sąd że sąd to roszczenie banku by oddalił. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwotę waloryzacji sądowej, czy też o kwotę bezumownego korzystania z kapitału, tutaj również bardzo sprzyjające jest najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unio Unii Europejskiej, ale o tym więcej opowie Aleksandra. Drodzy Państwo, ja tutaj tak przepraszam, zaglądam przez ramię Kornela, spoglądając na czat i pytania, które Państwo zadajecie. Pojawiło się takie pytanie zadane zarówno przez Panią Ewę, jak i przez Pana Pawła, właśnie w nawiązaniu do wyroków, które zostały wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej które są korzystne dla państwa, dla konsumentów, a mimo to banki i tak decydują się na pozywanie kredytobiorców. Myślę, że zanim tutaj przejdziemy do, do omówienia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, warto wskazać, ponieważ Państwo często dopytujecie o to, dlaczego taka sytuacja ma miejsce, że Trybunał wydaje swego rodzaju orzeczenia, a jednak niekoniecznie ma to zastosowanie i przełożenie na orzecznictwo sądów krajowych, sądów powszechnych. Dlaczego w ogóle banki decydują się występować z tymi roszczeniami? To przede wszystkim jakby uzasadnił już Kornel. W dużej mierze właśnie aspekt psychologiczny ma tutaj znaczenie banki najprawdopodobniej oczekują tego, że inni państwo nie zdecydują się na wystąpienie w ogóle na drogę postępowania sądowego i przede wszystkim tutaj jakby ma zadziałać ta kwestia odstraszająca, która będzie demobilizowała klientów do tego, żeby podejmować jakieś czynności przeciwko bankom i walczyć o te roszczenia, które państwu przysługują. Więc jakby no warto wziąć pod uwagę to, że orzecznictwo jest sprzyjające. Tych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pewno jest wiele. Aczkolwiek no mimo wszystko banki nie poddają się, dalej walczą i, i prezentują takie, a nie inne stanowisko. Przechodząc już natomiast bezpośrednio do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to chciałabym przede wszystkim zwrócić Państwa uwagę na trzy orzeczenia, które zostały wydane przez Trybunał Sprawiedliwości w grudniu ubiegłego roku. Pierwszym z orzeczeń jest wyrok, który został wydany 7 grudnia w sprawie o sygnaturze C140 łamane przez 22. Było to orzeczenie proszę Państwa wydane na kanwie sprawy, która jest właśnie prowadzona przez Kancelarię Bochenek-Ciesielski i wspólnicy. Była to sprawa prowadzona przeciwko M-Bankowi. W tym orzeczeniu, proszę Państwa, Trybunał wskazał, iż nie ma konieczności, aby konsument w trakcie toczącego się postępowania składał oświadczenie o świadomości skutków nieważności umowy kredytu. Zakładam, że wśród Państwa są takie osoby, które oświadczenia w tym przedmiocie składały już w trakcie toczącego się postępowania. Takie złożenie takiego oświadczenia miało różną formę. W niektórych sprawach odbywało się to korespondencyjnie, w innych zaś sądy takie oświadczenia odbierały w trakcie przesłuchania, kiedy to Państwo byliście obecni na rozprawie sądowej. Omawiając przedmiotowe orzeczenie, nie sposób nie nawiązać do uchwały, która została wydana w maju 2021 roku przez Sąd Najwyższy. Zgodnie z tą uchwałą, Sąd Najwyższy wskazał, iż termin wymagalności roszczeń zależy właśnie od złożenia takiego oświadczenia przez konsumenta o skutkach uznania umowy kredytowej za nieważną. Dodatkowo, uchwała wskazywała na to, że termin liczenia odsetek, dla świadczeń, które przysługują konsumentom oraz termin przedawnienia żądań banku rozpoczyna się dopiero z chwilą złożenia takiego oświadczenia przez konsumenta. Proszę Państwa, ta rzeczona uchwała, ona wywołała wiele kontrowersji. Stąd też sąd warszawski rozpoznając jedną ze spraw zdecydował się na zadanie pytania Trybunałowi, czy takie ustalenia są właściwe i czy interpretacja przepisów wynikająca z, wynikająca z tej uchwały jest zgodna z dyrektywą 93 przez 13. I w tym orzeczeniu, proszę Państwa, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udzielając odpowiedzi wskazał wprost, iż brak jest takiej konieczności, aby konsumenci w trakcie swoich postępowań składali oświadczenia o skutkach uznania umowy za nieważną. Drodzy Państwo obecnie zauważalne jest, że skala spraw, w których sądy domagają się złożenia takiego oświadczenia zmniejsza się, aczkolwiek no tak jak już właśnie wspomniałam na początku to, że pojawia się orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie, wy, nie wywołuje takiego natychmiastowego skutku, nie przekłada się to w sposób dynamiczny na działania sądów i na pewno przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, kiedy to być może sądy w ogóle odstąpią od odbierania takich oświadczeń, bądź też one faktycznie będą odbierane, ale na mniejszą skalę jakby warto dodać, iż konsekwencją tego orzeczenia jest również sposób zasądzania odsetek przez sądy. Nawet nie tyle sposób, co termin, od kiedy powinny one zostać zasądzone na państwa rzecz, bowiem skoro nie ma konieczności składania przez konsumentów oświadczenia w zakresie świadomości Uznania umowy kredytu za nieważną. No nie ma także podstaw do tego, aby termin naliczania odsetek wiązać ze złożeniem takiego oświadczenia. Stąd też jakby jest to orzeczenie bardzo korzystne dla państwa. Musimy niemniej jednak za pewne chwile odczekać, aż znajdzie ono swoje odzwierciedlenie w orzeczeniach, które będą się pojawiały w Państwa sprawach. Proszę Państwa, kolejnym orzeczeniem, do którego chciałabym nawiązać, jest postanowienie wydane przez Trybunał w dniu 11 grudnia. Tym razem podstawę tego postanowienia, tego rozstrzygnięcia stanowiło pytanie prejudycjalne zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Sprawa toczyła się z powództwa Banku Milenium przeciwko kredytobiorcom. I tutaj, proszę Państwa, sąd odsyłający. Powziął pewne wątpliwości, a to właśnie z uwagi na rozbieżności w orzecznictwie, czy poza kwotą kapitału kredytu bankowi należy się jeszcze dodatkowe roszczenie z tytułu korzystania z kapitału przez kredytobiorców. W tym przypadku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie, nawiązując do orzeczenia, które zostało wydane w czerwcu 2023 roku, o którym właśnie Państwo wspominaliście tutaj na czacie, i wskazał wprost, że poza kwotą kapitału instytucji bankowej nie należą się dodatkowe świadczenia. Nie należy się bankowi jakakolwiek rekompensata i pod pojęciem rekompensaty należy rozumieć zarówno wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, jak i roszczenia, roszczenie waloryzacyjne. I przechodząc do kolejnego orzeczenia, proszę państwa, jest to wyrok z dnia 14 grudnia. Tutaj ponownie Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdyż powziął wątpliwości w kwestii związanej z przedawnieniem roszczeń, terminem naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. Oraz zasadnością podnoszenia przez banki zarzutu zatrzymania. Tym razem odpowiedź pojawiła się w kwestii przedawnienia roszczeń banku. Tutaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że nie może być ono liczone od trwałej bezskuteczności umowy kredytu. Trybunał potwierdził, że początek biegu terminu przedawnienia roszczeń banku nie może rozpocząć się później niż bieg terminu przedawnienia roszczeń konsumenta. Dodatkowo CUE wypowiedział się także w kwestii prawa zatrzymania, wskazując, że powoływanie się przez bank na zarzut zatrzymania nie może pozbawiać konsumenta ustawowych odsetek za opóźnienie. Myślę, że już podsumowując jakby kwestie tych orzeczeń, które są wydawane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, warto podkreślić, że w zasadzie zawsze wydźwięk tych orzeczeń jest dla frankowiczów korzystny. Proszę Państwa, dziękujemy Państwu za uwagę. Myślę, że możemy przejść już do kolejnej części. Tak jak było to powiedziane na początku, z chęcią odpowiemy na pytania, które Państwo pozostawiliście na czacie. No myślę, że sprostamy wyzwaniu i nasze odpowiedzi będą dla Państwa satysfakcjonujące. Proszę Państwa, potrzebujemy jeszcze chwili, aby tutaj dokonać wyboru pytań, ponieważ będą one się wyświetlać również na slajdzie. Szanowni Państwo, pierwsze pytanie, jakie się pojawiło, co to są dwie kondykcje? Chodzi tutaj o tą teorię powszechnie stosowaną przez sądy, teorię dwóch kondykcji, która mówi o tym, że roszczenie kredytobiorcy w stosunku do banku jest niezależnym roszczeniem, niezależnym roszczeniem od roszczenia banku. Co do konsumenta, co do kwoty kapitału kredytu. Czyli powinno to polegać na tym, że sąd powinien, sąd powinien zasądzić żądaną kwotę tytułem spłaty rat, niezależnie od, niezależnie od roszczenia banku o zwrot kapitału kredytu. Bowiem właśnie to jest ta różnica między teorią salda, która polega na tym, że sąd patrzy na to, czy, czy kredobiorca jest zubożony względem banku. Czyli, czyli sąd wówczas patrzy na to, czy kredobiorca spłacił już kwotę kapitału kredytu. Zatem teoria dwóch kondycji zmierza do tego, że nie powinno być takiej sytuacji, że sąd porównuje ze sobą kwotę spłaconych Rad z kwotą kapitału kredytu. Tylko sąd powinien traktować te dwie kwoty odrębnie, może tak mówiąc wprost, proszę Państwa, ta kwota żądania, o którą państwo zwracacie się w pozwie. Ona powinna zostać zasądzona na państwa rzecz, niezależnie od tego, że mamy świadomość, iż finalnie należy rozliczyć się z kapitału kredytu, który jest należny bankowi. To tak jak właśnie Kornel wskazał, powinny być te dwa roszczenia potraktowane niezależnie, i w przypadku zastosowania teorii dwóch kondykcji, środki, których państwo się domagacie w swoim postępowaniu, one powinny zostać w wyroku zasądzone. I tutaj jest właśnie taka różnica między tymi wyrokami, które mają zastosowaną teorię dwóch kondykcji, a na przykład w przypadku uwzględnienia zarzutu potrącenia. Już jakby odbiegam troszkę od tematu, aby Państwu po prostu zobrazować. Przy teorii dwóch kondykcji, wszystkie roszczenia, których się domagamy, w pozwie zostają zasądzone. A na przykład w przypadku uwzględnienia zarzutu potrącenia przez sąd, wówczas dochodzi do wzajemnych rozliczeń, czyli ta kwota, której domagamy się, ona jest porównywana z kwotą, której potrącenia domaga się bank. Zazwyczaj bank domaga się potrącenia, zazwyczaj zawsze domaga się potrącenia kwoty udostępnionego kapitału i właśnie z tą kwotą wówczas sąd porównuje państwa roszczenia i jakby te, te, te żądania, które są konstruowane w tym momencie przez stronę pozwaną, czyli przez bank. Dlatego tutaj operujemy takim nazewnictwem dwie kondykcje, to chodzi właśnie o, o, o te roszczenie, które jest państwu należne. Pani Jagoda zadała pytanie, czy mogę nie płacić rat kredytu w czasie trwania procesu? Pani Jagodo, generalnie to, czy faktycznie nie będzie Pani w obowiązku spłaty rad w trakcie procesu, no, takie zezwolenie musi wyrazić sąd poprzez złożenie wniosku. O zabezpieczenie, czy znaczy jakby konsekwencją złożenia wniosku o, o zabezpieczenie, może być zgoda sądu na to, żeby wstrzymać się z płatnością dalszych rad kredytu. Z takim wnioskiem o zabezpieczenie możemy się zwrócić w trakcie trwającego postępowania. Wiąże się to z uiszczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł. No i wówczas wniosek niezwłocznie powinien być przez sąd rozpoznany. Co do zasady, wnioski o zabezpieczenie w większości są uwzględniane i udaje się właśnie zabezpieczyć jakby te kwestie możecie wówczas państwo nie spłacać dalszych rat kredytu. Warto jeszcze zwrócić proszę Państwa, proszę Państwa uwagę, iż w przypadku, jeżeli są wśród Państwa osoby, które jeszcze nie zdecydowały się na wytoczenie powództwa, dopiero podejmują taką decyzję, wówczas już w pozwie można zawrzeć dodatkowo wniosek o zabezpieczenie i, i nie należy w takiej sytuacji uiszczać dodatkowej opłaty. Wówczas, jakby tylko uiszczana jest ta opłata związana z wniesieniem powództwa do sądu. Następne pytanie od pana Krzysztofa: Czy mogę pozwać bank przed tym Wydziałem Frankowym w Warszawie? W zeszłym roku zmieniły się przepisy i w okresie pięciu lat od wejścia w życie tych przepisów konsument może pozwać bank tylko według, według właściwości, według swojego miejsca zamieszkania. Czyli w sytuacji, kiedy właściwym byłby sąd okręgowy w Warszawie, tak, istniałaby taka możliwość. Natomiast w sytuacji, kiedy Właściwość sądu byłaby inna, na przykład kredytobiorca miałby miejsce zamieszkania w Poznaniu, wówczas takiej możliwości w tym momencie już nie ma. Natomiast tutaj należy też pamiętać o tym, że do Wydziału Frankowego w Warszawie od momentu jego powstania trafiło bardzo dużo spraw frankowych, w związku z czym w tym momencie, w tym sądzie. Na termin rozprawy czeka się bardzo długo. Zatem nie jest to, do, nie jest to też do końca takie bardzo, bardzo korzystne i w pewnym sensie może dobrze też się stało, że obecne przepisy no nie zawsze pozwalają na to, żeby sprawa trafiła do tego, do tego wydziału, bowiem no w innych sądach, w innych sądach widzimy, że te postępowania. I wyznaczenie pierwszego terminu rozprawy następuje trochę szybciej niż w Wydziale Frankowym w Warszawie. Pan Zbigniew wskazuje: dostałem pozew z Santandera, a także wezwanie do odpowiedzi na pozew. Co powinienem zrobić? Proszę Państwa, w ostatnim czasie bardzo. Wiele jest takich sytuacji, że odbieracie państwo korespondencję bezpośrednio z sądu. Ta korespondencja jest skierowana do państwa i są to właśnie pozwy banków bardzo ważnym jest bardzo ważne jest tutaj działanie z państwa strony żebyście jak najszybciej państwo dostarczyli te dokumenty do kancelarii z racji tego że jest to postępowanie wytoczone przez bank przeciwko państwu żaden pełnomocnik jeszcze nie jest w tym postępowaniu przez państwa umocowany stąd też zachodzi potrzeba Abyście Państwo zlecili nam do prowadzenia taką sprawę, abyśmy przygotowali dla Państwa komplet dokumentów, przede wszystkim pełnomocnictwo, w którym Państwo upoważnicie nas, umocujecie do działania w sprawie przeciwko bankowi. Dlatego, no, jest prośba z naszej strony, aby po odebraniu takiej korespondencji z sądu nie zwlekać z działaniami z racji tego, że bardzo często w tej korespondencji wskazywany jest również termin na udzielenie odpowiedzi. Niestety tutaj sądy nie współpracują w tym przypadku z nami i te terminy, które są wyznaczane na udzielenie odpowiedzi, one są bardzo krótkie. Często proszę Państwa jest to termin 14 dni, który już biegnie od momentu, kiedy Państwo taką korespondencję odbierzecie. Więc każda zwłoka z Państwa strony i na przykład przekazanie nam tej informacji dopiero po upływie tygodnia no ogranicza nas tutaj czasowo przed, Przede wszystkim pod względem możliwy, możliwych działań do podjęcia, stąd też, jeżeli Państwo otrzymacie taki pozew, bardzo ważne jest, aby tą dokumentację zeskanować i przesłać do nas jak najszybciej. Macie Państwo do dyspozycji panel klienta, stąd też w łatwy sposób ta dokumentacja może do nas trafić. No i jakby zachęcamy tutaj ze swojej strony, bo z Kornelem mierzymy się teraz w naszych zespołach z inwazją, mówiąc kolokwialnie, pozwów banku i na pewno ta tendencja jeszcze przez jakiś czas się utrzyma, więc na pewno tutaj jakby współpraca z państwem i przede wszystkim szybkie działanie z państwa strony jest jak najbardziej wskazane. Tutaj może jeszcze warto dodać, to są takie kwestie, wydaje się czysto techniczne, ale często pytają nas Państwo, czy mają Państwo nam przesłać samą część pozwu bez załączników. No niestety, tutaj właśnie musimy od Państwa otrzymać również komplet załączników do tego pozwu. I druga kwestia jest taka, to jest taka nasza, myślę, prośba żeby w miarę możliwości ten, ten poznaw i te załączniki były załączane, przesyłane, załączone nam w jak najmniejszej ilości, tak? Czyli najlepiej, żeby tutaj było to wszystko zeskanowane w jednym bądź maksymalnie dwóch plikach. Pani Małgorzata pyta, czy Stantander Consumer Bank zawsze składa apelacje dru do drugiej instancji. Zdarzają się sprawy, nie jest to jakiś bardzo duży odsetek spraw, myślę, że możemy to ocenić na poziomie około 10, może 20%, gdzie faktycznie Santander Consumer Bank tej apelacji nie składa. Natomiast myślę, że w, w końcówce ostatniego roku, w ostatnich czterech miesiącach jednak zauważyliśmy z powrotem tendencję taką, że w zdecydowanej większości Santander Consumer znowu, znowu te, te apelacje do drugiej instancji składa. No, jeszcze może dopowiem. Warto zwrócić uwagę, proszę Państwa, że te apelacje przez Santander Consumer Bank, one nie były wnoszone w sprawach. W których właśnie sąd uwzględnił zarzut potrącenia. Czyli poniekąd już sąd dokonał pewnego rozliczenia. Czasami w pewnym zakresie, czasami udało się sądowi mógł potrącić tylko pewną część kapitału. Wówczas Santander Consumer Bank nie decydował się na zaskarżanie takich orzeczeń i mieliśmy do czynienia z uprawomocnieniem się wyroku sądu pierwszej instancji, o czym też Państwu dzisiaj mówiłam. Natomiast faktycznie tak jak jak wspomniał Kornel, ta tendencja się zmieniła w końcówką ubiegłego roku i te apelacje zaczęły się pojawiać natomiast no tak jak państwo sami obserwujecie wszystko tutaj się odbywa dynamicznie ta taktyka procesowa jest dostosowywana to tak samo jak my podejmujemy działania żeby zabezpieczać państwa roszczenia tak też banki dostosowują swoje działania do, do pewnych sytuacji, do pewnych realiów, jakichś trendów, które obserwują ze swojej strony. Także to, że tych apelacji nie było, nie można przesądzać, że one nie zaczną się pojawiać, bądź też skoro już są, to, że bank jednak zaprzestanie ich wnoszenia w pewnych sprawach, gdzie faktycznie orzeczenie uzna dla siebie za korzystne. Pani Bożena pyta, czy powinna dalej spłacać kredyt, kiedy jest po pierwszej rozprawie, i kredyt został już dawno spłacony. Kredyt czy kapitał? Jak właśnie chyba tutaj Pani tak Bożena ma na myśli ma na myśli sytuację, kiedy spłaciła już kapitał kredytu, ale zgodnie z umową kredyt nie jest jeszcze całkowicie spłacony. E, niestety, sam wyrok pierwszej instancji, póki nie jest prawomocny, e, mimo tego, że sąd stwierdza w nim nieważność umowy kredytu, nie upoważnia do tego, żeby zaprzestać spłaty e, kredytu. E, jedyną ścieżką właśnie jest to, żeby albo złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa. I przy założeniu, że sąd ten wniosek uwzględni, no albo należy czekać na uprawomocnienie się wyroku, czyli, czyli w zdecydowanej większości przypadków należy czekać na wyrok sądu drugiej instancji, czyli do momentu, aż wyrok, wyrok pierwszej instancji będzie prawomocny, i wówczas, wówczas tych rat już nie będzie trzeba nadal spłacać. E Pani Dorota, minęło 14 dni od wyroku. Ja dalej nie mam apelacji z banku. To znaczy, że jej nie dostanę. To proszę Państwa, jest kolejna kwestia warta wyjaśnienia, ponieważ faktycznie takie pytania są zadawane przez Państwa, czy to w rozmowach telefonicznych, czy też właśnie przy pomocy czatów w panelu klienta. No, jakby to, że upłynęło 14 dni od wydania samego wyroku nie determinuje tego, że w sprawie nie pojawi się apelacja bowiem musimy wziąć pod uwagę fakt, że to dopiero od wydania wyroku z uzasadnieniem stronom biegnie termin na wniesienie środka zaskarżenia, czyli na wniesienie apelacji. Często dochodzi do takich sytuacji, że apelacja zostaje wniesiona do sądu, ale na przykład sąd jej jeszcze nie przekazuje do rozpoznania. Stąd też no, Państwo denerwujecie się, że ta sprawa nie przesuwa się dalej, aczkolwiek no, na pewne kwestie niestety my, jako pełnomocnicy, nie mamy wpływu aczkolwiek no, odpowiedź już tutaj bezpośrednio na, na te pytanie, które zostało na, zadane, no na pewno upływ 14 dni, czy to od wydania wyroku, czy już od pozyskania uzasadnienia wyroku nie wiąże się z tym, że taka apelacja w sprawie się nie pojawi. Proszę Państwa, kończy się nasz czas, który mieliśmy na to, żeby Państwu przedstawić pewne aspekty oraz odpowiedzieć na pytania. Tych pytań jeszcze tutaj na pewno jest kilka, jak nie kilkanaście. Niemniej jednak no nie pozostawimy Państwa bez odpowiedzi. Po prostu już jakby poza naszym spotkaniem postaramy się bezpośrednio każdemu z Państwa, kto zadał pytanie, udzielić odpowiedzi, żebyście Państwo. Pozostali z pewną informacją zwrotną. My dziękujemy Państwu za uwagę. Kończąc, dodam jeszcze, że spotkania przewidziane dla klientów, którzy posiadają zobowiązanie w bankach Santander są przewidziane cyklicznie, dlatego na pewno jeszcze do Państwa powrócimy z pewnymi informacjami. Być może Państwo jesteście zainteresowani jakimiś dodatkowymi, tematami, które chcielibyście, żeby zostały omówione. Więc no, nawet w takiej bezpośredniej informacji możecie Państwo wskazać, co by Was interesowało, żeby, żeby kolejny cykl naszych spotkań został właśnie poświęcony takiemu tematowi. Również bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i jesteśmy w stałym kontakcie. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc.